Witam serdecznie. Start TV, nie zapomnij jak zawsze subskrypcji mojego kanału. Dzisiaj powiemy, jak usunąć oset. Widzicie, tutaj nam się rozpanoszył na takim trawniku. To tak naprawdę to jest mini sadzik. Grusza, jabłoń, wspaniała. Pokazywałem ją na filmie niejednokrotnie. I tutaj nam się po prostu wysiał oset i zakupiłem tego typu przyrząd. 9 zł kosztuje w Brico Marche. Takie oto cudo, dłuższy, bo są też krótsze. I wiadomo, że tym nie nakujemy się. Oczywiście warto robić to, co teraz ja pokazuję, w rękawicach, bo to są kujące dziady. W ten sposób mamy pewność, że wyciągnęliśmy cały korzeń i wiadomo, do wiadra. I tak raz za razem, no niestety to jest metoda mechaniczna, ale metody mechaniczne są o tyle dobre, że są pewne, że na pewno wykopiemy całe dziadostwo. Taki oset to jest straszne dziadostwo i nie można dopuścić do tego, żeby on się nam rozsiał. Niektórzy mówią osety, osty i tak dalej. Wiadomo, o co chodzi. Kujki straszne. Pięknie to wygląda, ale jest to bardzo kujące. Dlatego warto to usunąć, później skosić trawnik i będzie pięknie. Serdeczności, pozdrowienia. Nie zapomnij subskrypcji mojego kanału, a ja Wam zawsze coś ciekawego pokażę. I na pewno jest to film wspaniały i prawdziwy. Nie jest to żaden fake. Serdeczności, hej! No i widzimy, jakie są potężne i okazałe. Wywalamy je na nieużytek, nawet boję się na kompost. Oczywiście jak to wyschnie, to spalenie. Serdeczności, pozdrowienia. Star TV, jeśli macie jakieś życzenia dotyczące ogrodu i filmu, to chętnie Wam to nagram i zrobię filmik. Pozdrawiam, Star TV.